Hello, cześć i czołem, witam serdecznie, kolejny odcinek widzowie i dzisiaj musimy pójść do posągu Herobrine'a, tego właśnie budynku, którego widzieliśmy na górze nad domem Herobrine'a. Musimy to koniecznie zobaczyć i tak jak obiecałem wam to wczoraj, dzisiaj to oczywiście zrobimy, ale o jednej rzeczy wam jeszcze wczoraj mówiłem, a mianowicie o tym, że na kanale vlogowym pojawiają się filmy i tam był akurat film jak latałem dronem. Chcesz zobaczyć jak latałem dronem? To koniecznie wbij i zobacz, link jest oczywiście w opisie, tak samo zapraszam na TikToka, ponieważ tam, uwaga, po dużej przerwie wrzuciłem TikToka jak do tego, do Zielone 2 wrzuciłem TikToka, więc koniecznie zobaczcie, a ja w tym momencie lecę po Emilię, ten jeszcze tu, o, mogę jeszcze wspomnieć o kubku z panią Styla i możecie sobie kupić jakie, otóż to prawda, eleganckie breloki, które mi się właśnie stąd wysypały, serdecznie tam zapraszam, ja lecę po Emilię, bo muszę z nią dzisiaj porozmawiać o tym wszystkim i przede wszystkim pójść z nią tam, widzicie to? To dalej tam stoi, muszę tam z nią dzisiaj pójść i jestem ciekaw jak ona na to zareaguje, bo pewnie ona też tego nie widziała. Widziałem to z Dave'em, ale Dave musiał lecieć, a ja zielone, zielone, robię sobie zielony. Co to masz za zielone? Mogę? Mogę? Emilia, ja mam do ciebie pytanie bardzo ważne. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka to jest Szczypson, tam gdzie powiedzą tylko ładnie. Chcę zabrać cię tam, gdzie powiedzą tylko ładnie. Chcę zabrać cię tam, zanim ostatni liść spadnie. No, no. Ja to pisałem, ja to nie wiem, to tak dawno było nagrane. I do dzisiaj to ludzie mi mówią, że słuchają tego, no niesamowite. No, dziękuję bardzo, oczywiście widzowie, taka otóż to piosenka do przesłuchania na kanale Filip Szczypka. Emilia, a kiedy twoja piosenka? No słuchaj, czułam je. Mamy dzisiaj pogodę. Przyznaj się, widzą, że ty nie, już, prawda, zami, kiedyś... Zami. Nagrałaś. Szczypson! Chodź, bo zaraz sobie wciałam w głowę, słyszysz? I żeby było śmiesznie, można to dalej przesłuchać, nie? Nie można! Nie można. Dobra widzowie, 100 tysięcy mamy w górę i ja wam mówię, gdzie to jest. Ja wam mówię, gdzie możecie przesłuchać nutę Emilii i jest ona na YouTubie. Dostępna, no dobra. Słuchaj, chodź, musimy dzisiaj pójść w pewne miejsce. Spoko. Wiesz? Spoko? Spoko, no to chodź. Daleko nie musieliśmy iść. No to super. Nie. Nie ma no, se mukniesz, no. Nie, no, nie. No już ja dawno nie muczałaś. Ale dzisiaj są święta, więc nie mogę muchnąć, tylko muszę chochnąć. Chochnąć? A, że ho, ho, ho. No dobra, ale musi być z przesterem, nie? Musi być takie, wiesz, odpowiednie. No dobra. Ho! O kurde, o to aż ja w szoku byłem, aż mnie uszy zabolały. No dobrze widzowie, dajcie znać, czy wam też mikrofon w tym momencie zrobi takie takie zapierdzenie, bo moje słuchawki tak zrobiły w tym momencie. Ja nie, nie mogę, nie mogę z tobą gadać, bo idę na zakupy. Czemu idziesz? Gdzie idziesz na zakupy? No nie mogę gadać, nie mogę teraz gadać. Gdzie idziesz na zakupy? No jestem na zakupach, na targ idę. Aha. Więc nie mogę teraz rozmawiać. Sorry. Musisz iść sam, gdzie tam idziesz, bo ja muszę iść na zakupy najpierw. Bo nie mam już nic, nie mam fajerwerek na przykład, rozumiesz? Po prostu biedasz. O, to bardzo dobrze, ja nawet wiem, gdzie możesz kupić takie fajerwerki, wiesz? No wiem, no właśnie, idę je zakupić. No bardzo dobrze. Ile to kosztuje? 64 fajerwerki, jedne zielone. Aha, są to w ogóle fajerwerki? No to super. O, a to już, coś. Nie, no tu są, co ty mówisz? Dwa, trzy, dobra, trzy staki, pstyknie. No, i co mam mu rzucić, tak? No, elegancko, dla niego. Aha, aha. I na piwek jeszcze się zostawia. No na pewno, i łyż, na piwek w sklepie. Ja w tym momencie idę sobie, prawda, odebrać moje pieniądze ciężko zarobione, elegancko. Tu, widzowie, wchodzimy tu. A, tu zrobiłem w ogóle wyjście do twojego jakby straganu, ale nic się tam nie sprzedało. No, wiem, spoko, widziałam, no. Dobra, mam trzy zielone, elegancko. Dobra, słuchaj, chodź, bo musimy pójść w pewne miejsce, ale musimy pójść w trochę inne. Widzisz, co tam jest na górze, na szczycie góry? Pierś, gdzieś na szczycie góry. Aha, tam. Razem z coś tam spotkamy. No, posąg Herobrine'a, idziemy dzisiaj do niego. O kurde, faktycznie, nie. Idziemy dzisiaj, dawaj, nie dyskutuj, nie, dawaj, nie, ho, tam na górę. O, na górę. Litry. Tu, jak nie masz elitry? Nie ważę, mam jednak. No, no to czemu mnie okłamujesz? Nie mogliśmy wjechać kolejką. Nie, bo ona nie działa, bo to budował Yeti, więc wszystko, co zbuduje no Yeti, to tak... To tak, tak, nie działa. Wszystko, co zbuduje Yeti, jest w połowie w ogóle zrobione zawsze. Ej, co mnie? Co mnie uderzyło? No też. Łe, kurde, eleganciki, no co ty tu robisz? One są eleganciki, dobra. Oni są mili. Dobra, tu, tu, dostaję. Nasadzam. Zostaw mnie, umieraj. Nasadzam, dobra, nie umieraj, nie pękaj, nie pękaj. Nie
Dobra. I don't pękam. You don't pękasz, dobra. I don't blow. I don't blow. No to jest wybuchać chyba, ale nieważne. I don't rezi. I don't steal. Dobra, czemu on już rzucił karierę, dlaczego go wyciągasz na siebie? Dobra, to jest ten posąg, tu jest jakaś... Ej, to jest otwarte. Ej, to jest otwarte. Pociągnij za dźwignię. No. Aha. No dobra, mega mechanizm. Ale dobra, czekaj, jesteś pod tym... Kurde, patrz to, jak to od góry wygląda. Wskocz tam. No nie, oszalałeś. Nie. No poszła jak... Kamień na dno. Jak tam, Emilia? No nie doleciałaś tak do tego, nie było szans, żebyś tam doleciała, dlatego cię popchnąłem, bo wiedziałem, że i tak tam nie dolecisz. No to super, ale umarłam i teraz muszę wracać z buta. To poczekam tu na ciebie, co? Dzięki, fajnie. Mm-hmm. Nie wiesz, co możesz sobie sam w ogóle zjadać. Nie, ja na ciebie poczekam. Dobra, idziesz? Dawaj, chodź, bo ja już tutaj, prawda, patrz, absorpcji mi się kończy, jabłko złote sobie zjadam i ten. Dobra, chodźmy tu do środka, sprawdźmy to. Bo jestem ciekaw w sumie, ale czekaj, czy tu coś jest jeszcze na tym skinie? Nie, no w sumie, tak szczerze, to tak średnio wygląda. Idę do ciebie. O kurczę, co? O kurde, jak się wystraszyłam. Co to jest? O kurde, dobra. Dobra, to wygląda strasznie. Tu są jakieś skrzynki. Nie fajnie. Ej, czemu ty tak to przeglądasz w ogóle, jakby nigdy nic? Ej, tu jest jakaś cela w ogóle. Czuję się bezpiecznie. Sprawdź tu, jak czujesz się bezpiecznie w takim razie. Nie, sam sprawdź tu. Sprawdź, no przecież czujesz się bezpiecznie. Nie, no to ale sprawdź, co tam jest w środku za rogiem. Może tu coś się spoty. No sprawdź. Wiedziałam. Ale nawet nie pociągnąłem za dźwignię, no. Dobra, Emilia, a teraz proś mnie o przebaczenie. Otwórz mi drzwi. Nie, bo tak się składa, że ja współpracuję z Herobrine'em i będziesz tutaj teraz kisnąć. Dobra, to ja sobie to pozwiedzam elegancko, co? Co? Zgubiłam mój kilo, więc i teraz mega przykro. To czym ty to rozwaliłaś? No, rozwaliłam drewno na dole. Aha, ujęty, dobra. Dobra, widzowie, no tak, to jest jakaś szansa na to, żeby tak to zrobić. Dobra, wchodzimy do środka, wchodzimy, co? Patrz to! Ej! No. Tu jest, widzisz ten obrazek? Herobrine'a dużego w małe dzieciaka, taki. Uf, kurde. Nie, ej, ja o co w tych chodzi? Ja się boję. Nie no, chodź, a. No, chodź. On tu ma jakiś obraz ten. Duży Herobrine zmienia się w małego. Mały, no. Nie wiem, czy to jest jakaś analogia, w sensie, znaczy zmienia, no nie wiem, czy zmienia, po prostu strzałka jest, nie? I teraz nie wiem, czy to jest jakby, że to jest ten sam, czy że to jest jakby po no nie wiem, jest tylko strzałka, kurczę, to nic nie oznacza. Patrz, jaka mapa tu jest w ogóle. Boż, kurde. Ej, to jest mapa tutaj tego. Tego miejsca. Ej, ona nie jest załadowana, czekaj, załadujmy ją. Jak to załadujmy? Ja mam załadowaną. Czekaj, w sensie... Co ty robisz? Albo mam ją załadowaną, albo miałem ją. No nie, bo... A nie, no widzisz, tu nie było tego kółka. Aha. Tu, tego portalu nie było załadowanego, teraz widzę, czyli to powstało to miejsce, przed zanim to kółko powstało, w sensie tu, ale posągu nie było, ja go nie widziałem w ogóle. Ej, a to? Ej, patrz, tu wszystkie się na zielono świecą, tylko jeden jest na czerwono i nie ma zbroi. Mhm. Pukałem ciebie przez szybę, coś tam przez szkło. Pisałem do ciebie, inny DM-y. To jeszcze nie to. No, aj, co ty tu zrobiłeś? Aha. Magia świąt. Ej, dobra, nie słuchaj. Okay. Nie, no, chodź dobra, tu. Dobra, sorry, no ja po prostu chciałam pośpiewać. Przeanalizujmy to. Ale co to znaczy? Kurde, wiedziałam, że tak zrobi. Nie, mam kilofa! No, to co teraz? Co teraz? Co? No, fajnie, jak jesteś? Przytul się do drzwi, a nie mam strzału. Patrz, rzucam ci zielone. No i tak go nie dostanę. Ła! O kurde. O nie, spalę się. Nie, spalę się. Nie. Jeszcze jak się spalisz, to stąd no zostałabyś tu na zawsze. Dobra, na spokojnie, wow. Już kurczę, ogarnij się. No. Stałem przy stole. Dobra, no. Ej, w ogóle jaki fajny pomysł w ogóle na stół, nie? Zarąbisty, mega to ładnie wygląda, to wygląda jak Narnia. To wygląda jak taki, jakby to miał... Wiesz co, tam nie, gdzie to... Aslan został ten. A no tak, to prawda, no. Tak, to prawda, no. No dobra, jak byś się odniosła co do tego? No, że tutaj są zbrójki, jakieś ludki i tutaj nie ma jednego ludka i jak będzie ten ludek, to będzie wszystko zielone i to jest nie wiem co myślę.
Już jestem. Jeden ludek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja mi się wydaje, że teraz jest dlaczego się świeci na czerwono, bo ja mam czerwony sweter, się po prostu dobrało do koloru. No, no. Myślę, że tak, to jest w ogóle to. To jest to, tak, tak to działa, nie? Tak, tak, no. To jest to, no dobra. 100%. Odkryliśmy. Dobra, ale ten obraz mnie ciekawi, to jest dla mnie tutaj, kurczę... Nie odbrażę się tego, boję. To wygląda strasznie. Ale dobra, słuchaj, tu nic chyba więcej nie ma. Skrzynek, a skrzynki tu są jakieś? Nie, chyba nie. Nie, ja bym cię nie zamknął. No, ja chciałem powiedzieć, że bym cię nie zamknął, nie? A ty no tak pewno, perfidnie, ty prawda? Ale otworzyłem cię, okej? Okay? A tutaj są, ej, tutaj są ten skrzynki. No, a tam sprawdzałeś te beczki? No właśnie teraz sprawdzam. Brza twarz. No, jasne, już, no. I co zrobiłem? Mamy problem. Teraz oboje sobie wyjdziemy. No, już to genialnie. No, nastaw to, zrób to. Nie, weź mnie. Ale cię ograłem jak dziecko, nie? Ale to po prostu było piękne. Tak, tak, oczywiście, no oczywiście. No nic, no Emilia, co ja ci mogę powiedzieć? Nie jesteś tak cwana jak ja. No dobra, w tym posągu nic się za bardzo nie kryje, widzowie. W sumie jest tam troszkę, można by powiedzieć, że... W sumie, ja mi się wydaje, że w ogóle cały ten stół i całe to tam wszystko, co wyglądało, wyglądało trochę tak, jakby to była jakaś, no taka, nie wiem, pracownia zła tego Herobrine'a, coś takiego. To jest mega podejrzane, że w ogóle takie rzeczy buduje. Ale, no właśnie, że to jest dzieciak. Ale zrobił sobie jakiś posąg, tam ma coś, ten portal. Mi się wydaje, że on tym portalem będzie chciał nas gdzieś przenieść, szczerze mówiąc. Bo... Mhm. Bo kurczę, no nie bez powodu powstaje taki portal i jeszcze wiesz, a może no... może on coś tutaj nam przyniesie właśnie, w drugą albo, stronę. Albo przyniesie, o kurczę, no jest taka no. szansa, jest taka szansa. No dobra, w każdym razie widzowie, to są tylko domysły, zobaczymy tak naprawdę, co się wydarzy jutro. I mam nadzieję, że jutro będzie, prawda, spokój taki, jaki tutaj jutro nie panuje niestety futro. Przy tej... Tej, dobra, Emilia, gdzie ty jesteś? Lecisz się. A, lecisz się już, dobra, kurczę. No dobra, no to widzowie, w takim razie, co ja mogę wam powiedzieć więcej, jak tylko... Pum! O kurczę. Czuwaj. Czuwaj. Czuwaj, ale jeszcze nie do końca czuwaj, bo tu trzeba dokończyć. Nie czuwaj. Jest. Ała! Elegancko. Dziękuję wam widzowie za oglądanie. Trzymajcie się. Elo!